No jednak cały czas ten żużel mnie tak trzyma, cały czas zajmuję się żużlem, już nie jeżdżę, ale pomagam młodszym zawodnikom jako mechanik, jako trener, doradzam na zawodach, na treningach, także no cały czas ten żużel jakby jest w moim życiu. No właśnie, były żużlowiec ma dużo łatwiej w pracy mechanika, bo wie jak już podpowiadać zawodnikom, jeżeli chodzi o ustawienia motocyklu i to na pewno procentuje też Twoim pracodawcom, czyli zawodnikom później w wynikach. No myślę, że tak, no na pewno ja już parę lat ładnych na żużlu jeździłem, jakieś doświadczenie mam, młodsi zawodnicy dopiero do tego doświadczenia dochodzą, także na pewno moja pomoc im pomaga i ja się z tego cieszę, jak wyniki są coraz lepsze i coraz lepiej im idzie na torze. Miałeś też epizod jako komentator, współkomentator sportowy. Miałeś tą przyjemność komentować mecz Włókniarza w 2003 roku, kiedy zawodnicy z Częstochowy zdobywali Mistrzostwo Polski. Wyniosłeś jakieś doświadczenie też z tej pracy i powiedz, dlaczego teraz już zajmujesz się mechaniką bardziej, a nie właśnie pracą w mediach. No to był taki epizod w moim życiu, no coś innego, zostałem poproszony, czy nie siadłbym przy mikrofonie i nie pokomentował, akurat byłem wtedy wolny, spróbowałem, no kilka meczy komentowałem, fajne przeżycie, coś nowego, czego jeszcze nie doświadczałem, doświadczyłem to naprawdę bardzo, bardzo fajna, przyjemna rzecz, no a jednak żużel bardziej mnie ciągnie i przy tym żużlu jednak na razie zostałem. Widzimy Ciebie również na imprezach takich związanych z żużlem, ostatnio między innymi na imprezie charytatywnej tutaj w klubie Carpe Diem, imprezie organizowanej dla Kamila Cieślara. Staracie się być blisko właśnie tych młodych żużlowców, wychowanków, włókniarzy, im pomagać. No tak, no nieszczęśliwy wypadek Kamila, ja też przeżyłem taki wypadek, też 2 lata nie jeździłem, miałem bardzo poważną kontuzję. Też na mnie były zbiórki robione, kibice zbierali na stadionie, za co chciałem przy okazji jeszcze raz podziękować, także wiem co to jest, wiem jak jest ciężko, to samo przeżyłem, nawet Kamil ma poważniejszą kontuzję, także każda pomoc jemu jest potrzebna, żeby o tym jak najszybciej zapomniał, jak najszybciej wrócił do zdrowia i z pewnością, żeby mógł siąść na ten motocykl. No to teraz troszkę powspominajmy. Jest takie powiedzenie, przynajmniej kiedyś było, że w Częstochowie, jeżeli chcesz się zająć sportem, to albo musisz zostać żużlowcem, albo piłkarzem. Ty zostałeś żużlowcem. Jak to się zaczęło i dlaczego wybrałeś właśnie tę drogę? No akurat tak wspomniałeś. Ja za młodych lat też chciałem być piłkarzem. Graliśmy zawsze w tą piłkę w szkole i biegaliśmy nawet koło domu. Mieliśmy takie boisko swoje zrobione, bramkę i od małych lat miałem być piłkarzem. No, bardzo chciałem być piłkarzem, a że mieszkam bardzo blisko stadionu żużlowego, także jak już do pewnych lat dorosłem, słychać było ten ryk motocykli i zawsze jeśli trening się zaczął albo były jakieś zawody, to przyjeżdżałem tam na stadion, oglądałem, bardzo mnie to interesowało. No i w wieku 14 lat postanowiłem spróbować, rodzice zapisali mnie do szkółki, no i po w miarę niedługim czasie udało zdać mi się licencję, no i tak tych ładnych paręnaście lat przy żużlu spędziłem. No i jestem do tej pory, no już nie jako zawodnik, ale też przeżywam, też jeśli mogę to chodzę na zawody, oglądam, no bardziej już mniej czasu jest, bo jeżdżę z kimś innym na inne zawody, także na włókniarza ciężej mi jest przyjść, ale kiedy tylko mam czas, to zawsze na włókniarzu jestem. Jakie były Twoje początki w seniorskiej drużynie? Wtedy zaczynałeś bodajże w 92 chyba debiutowałeś roku jako zawodnik włókniarza tej pierwszej drużyny. Jak wspominasz ten okres? Powiedzmy do 96 roku, bo o tym roku sobie troszkę więcej powiemy. No wiek juniora to rzeczywiście to były moje największe sukcesy. Bardzo miło wspominam ten okres razem z Sebastianem. No dużo, że tak mogę powiedzieć, zrobiliśmy dla drużyny, uratowaliśmy ligę, no troszeczkę były też inne czasy, wtedy było amatorstwo, wszystko się dostawało z klubu, sprzęt w klubie żeśmy mieli dość dobry jak na te czasy, chcieliśmy jeździć, chcieliśmy podnosić swoje umiejętności, dobrze nam szło, także czasy juniorów wspominam bardzo, bardzo mile.
Wspominałeś, że było troszkę inaczej, troszkę więcej amatorstwa, jeżeli chodzi o te kontrakty. A powiedz, jak wyglądały treningi, bo teraz wiemy, że zawodnicy jeżdżą po całej Europie, ścigają się często 5-6 razy w tygodniu. Natomiast wy w tych czasach, w latach 90. chyba większość czasu spędzaliście u siebie na torze, trenowaliście i później mówiono o Włókniarzu, że to jest drużyna przede wszystkim własnego toru. No tak, no wtedy troszeczkę były inne czasy, tak jak powiedziałem, no było więcej treningów, bo było amatorstwo i było więcej treningów na torze. Jeździliśmy tylko w Polsce, za granicą się nie jeździło. Tych treningów trzy razy w tygodniu był trening, później były zawody. No i wtedy ten tor nasz taki troszeczkę też był specyficzny, bo nawierzchnia była inna, była nawierzchnia czarna. Także no nie każdy zespół, który przyjechał, tak szybko mógł się dopasować do tej nawierzchni. My z tego tytułu, że jeździliśmy często na tym torze, nam było łatwiej, także ten tor wtedy był taki troszeczkę bardziej specyficzny, więcej pomocny drużynie. Teraz ta nawierzchnia jest troszeczkę inna, nawierzchnie są podobne we wszystkich klubach, także zawodnikom jest się łatwiej dopasować do tej nawierzchni. Jeszcze wtedy był tylko jeden obcokrajowiec podczas zawodów, mógł występować w drużynie. W latach 90. to przede wszystkim Joe Screen, który nadal jest bożyszczem kibiców Włókniarza. Opowiedz troszkę o tej współpracy z zawodnikami zagranicznymi, bo tutaj mieliśmy Joe Screena, mieliśmy Petra Van Dierka, mieliśmy też innych zawodników. Jak wyglądała taka współpraca między wami, Polakami, a tym zawodnikiem zagranicznym? Wszystko było ok, czy jakieś różnice mimo wszystko były? No akurat z tego, co ja mogę powiedzieć, to z Joe Screenem zawsze jeździłem w parze i naprawdę w porządku gościu, szacunek dla niego. Zawsze, jeśli wyszłem dobrze ze startu, zawsze mnie osłaniał. Dowoziliśmy do mety zazwyczaj ważne punkty. Z tego, co mogę jeszcze powiedzieć, to nieraz w Szwecji mam okazję, jak jestem w Szwecji na jakichś zawodach, mam okazję go zobaczyć. Także pamiętam je, choć już tyle lat nie jeździliśmy razem, coś to pamiętam, pamiętam je naprawdę bardzo w porządku. Chłopak, szacunek dla niego. To teraz ten słynny 1996 rok i Mistrzostwo Polski drużynowe dla Włókniarza Częstochowa. Nie byliście faworytem tych rozgrywek, jednak przed playoffami bodajże zajęliście trzecie miejsce i tak naprawdę nikt się nie spodziewał, że przejdziecie Polonię Piła, która miała Hansa Nilsena, Rafała Dobruckiego i ona miała ten handicap, że drugi mecz był rozgrywany u nich. Tymczasem awansowaliście do finału. Jak to było? Pamiętasz jeszcze te spotkania z Polonią? Pamiętam, oczywiście, że pamiętam. No, wtedy były też inne czasy, wiadomo. No, jedna drużyna miała więcej pieniędzy, druga mniej, tak jak jest obecnie. No, są drużyny, które mają lepszych zawodników, są drużyny, które mają słabszy skład. No, my wtedy nie mieliśmy jakiegoś super najmocniejszego składu, ale tak jak nawet można wówczas teraz zobaczyć, że nazwiska też nie wygrywają, słabsze nieraz zespoły. Są jakoś może bardziej zmobilizowane, bardziej na luzie jadą, bo nie ma na nich tego obciążenia. Wiadomo, drużyny, które mają porządny skład, porządnych zawodników z wyższej półki światowej, to na nich ciąży jakieś obciążenie, że presja wyniku. My wtedy żeśmy takiej presji nie mieli, jechaliśmy na luzie, skład nie był najsilniejszy i właśnie jazdą tą na luzie no, zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Po pierwszym meczu finałowym z Zapatorem Toruń zawodnicy z Torunia już się cieszyli, mimo że przegrali 50-40. Tymczasem w rewanżu to przez długi czas wyprowadziliście, wy zdobyliście Mistrzostwo Polski, tak jak powiedziałeś, to było zaskoczenie. Opowiedz nam teraz, bo już minęło kilkanaście lat, jak wyglądała droga powrotna z Torunia do Częstochowy? No ta droga bardzo, bardzo długo trwała. Jeszcze, jeśli mogę powiedzieć, to z tego, co dobrze pamiętam, jak jechaliśmy na ten mecz, byliśmy już w Toruniu przed meczem, to już dużo osób z Torunia chodziło i tam były opowieści, że są naszykowane szampany, że już jest naszykowana impreza na Mistrzostwo Polski. Jednak to było przedwczesne. My żeśmy się tam postarali bardzo, bardzo ładnie. No, ja akurat wtedy troszeczkę mi ten mecz nie poszedł, ale inni koledzy nadrobili punkty, które tam brakowały, czy tam, żeby utrzymać tą przewagę. No a droga powrotna naprawdę była bardzo, żeśmy byli zadowoleni, przeżywaliśmy cały czas. Jechaliśmy tutaj do Częstochowy na nasz plac Biegańskiego, bo wszystko było przygotowane, kibice na nas czekali, także bardzo, bardzo miłe wspomnienia, które na pewno będą całe życie pamiętał.
Powiedziałeś, że największe sukcesy odnosiłeś jako junior i tak w młodzieżowych mistrzostwach Polski parklubowych zdobyliście srebro oraz brąz, natomiast złoty medal w drużynowych młodzieżowych mistrzostwach Polski w 1996 roku i to są chyba do tej pory największe takie sukcesy żużlowców włókniarza, bowiem jeżeli chodzi o grono juniorów, o ten wiek juniora, bowiem teraz takich sukcesów nie ma. Jak myślisz, z czego to wynika? No ciężko powiedzieć, no akurat może taki okres był naprawdę w wieku juniora, mnie jak i mojego, jak i Sebastiana, naprawdę bardzo dobrze żeśmy jeździli, no w finałach mistrzostw Polski indywidualnych, no ciężej było nam się tam załapać na te pudło, że tak powiem, ale w drużynówce razem z Sebastianem bodajże 2 albo 3 razy w parach staliśmy na podium, także no te sukcesy były fajne. Czemu teraz tego nie ma? No, z tego co ja zauważyłem, to teraz powinno być juniorom lżej niż my żeśmy z Sebastianem startowali, bo za naszych czasów to naprawdę obsada juniorska, to jak się przejrzy te wszystkie nazwiska, które wtedy jeździły, to naprawdę było się z kim ścigać. Teraz w zeszłym roku, jak byłem na Mistrzostwach Polski Młodzieżowych i rozmawiałem z trenerem Cieślakiem, właśnie weszliśmy na ten temat i on powiedział, że teraz jest 4-5 zawodników, którzy walczą o te najwyższe trofea w Mistrzostwach Polski, a za naszych czasów to taka grupka była ponad 10 zawodników, których każdy z nich mógł stanąć na podium. Także wtedy naprawdę było ciężko, teraz juniorom jest lżej, bo nie ma tej takiej grupy dużej juniorów, którzy walczą. Także no, wszystko zależy od zawodnika, od sprzętu. Trudno mi coś więcej powiedzieć na ten temat. Ale teraz chyba jest większa presja ze strony sponsorów, ze strony również klubowych działaczy. Tak mi się wydaje, że wtedy nie było chyba takiej presji. Powiedz jeszcze, jak wyglądała, jak byłeś juniorem, na przykład jak wyglądało pozyskiwanie sponsorów, bo to chyba była zupełnie inna bajka niż to jest teraz. No tak jak mówię, no ten okres jeszcze juniorski, który my żeśmy z Sebastianem jeździli, to było bardziej amatorstwo, wszystko sprzęt dostawało się z klubu i później już weszło to zawodostwo, no wiadomo, zawsze junior ma łatwiej pozyskać sponsora, bo wiadomo, bardziej się inwestuje w młodych zawodników jak w starszych, no teraz te czasy są takie, że rzeczywiście bez tych sponsorów, bez pieniędzy to ciężko zrobić jakiś wynik. Pieniądze, sprzęt, determinacja zawodnika, treningi to jest najważniejsza rzecz. No wtedy tak troszeczkę my żeśmy mieli lżej, bo sprzęt rzeczywiście był z klubu. Klub nam zapewniał sprzęt, także sprzęt mieliśmy niezły, jak na te czasy, porównywalny do tych najlepszych zawodników wtedy z tamtych czasów. Także no tyle żeśmy mieli lżej. Teraz jest troszeczkę może gorzej, bo zawodnicy sami muszą sobie jeździć, szukać tych sponsorów. Kto ma więcej sponsorów, więcej pieniędzy, także może więcej zainwestować w sprzęt, korzystać z lepszego sprzętu. Lata 90. i początek XXI wieku, tak powiedzmy do 2004-2005 roku, to było apogeum żużla w Częstochowie, bowiem na praktycznie każdym meczu był stadion przynajmniej w połowie, albo nawet 3/4 było stadionu zapełnionego. Teraz z tym jest różnie i ludzie mówią, że to dlatego, że ci zawodnicy się zmieniają, że jest taki przemiał, dużo transferów, nie stawia się na wychowanków. Czy ty też podzielasz tę tezę, czy uważasz, że po prostu przyczyny tego, że ludzie coraz mniej i coraz rzadziej chodzą na Speedway i są jakieś inne? No na pewno u nas w kraju jest kryzys, także generalnie chodzi też o pieniądze. Jeśli jakaś rodzina tam wybiera się na żużel z dziećmi, 2 osoby, to trzeba jednak liczyć się z kosztem jakichś koło 100 zł za takie wyjście na takie zawody. Nie każdego jest stać. No ja często się spotykam z takimi rzeczami, jak z kimś tam się spotkam, porozmawiam, że bardzo by było fajnie, jakby kiedyś tak polski zespół był często, czy zawodnicy z Częstochowy, tak jak w latach 90., że praktycznie cały zespół to była drużyna częstochowska, był tylko Janusz Stachyra, Joe Screen, większość zawodników to było zawodnicy swoi, tutejsi. Teraz jest tak, że dużo jest takich klubów, których nie ma nawet swojego wychowanka ani zawodnika. Wszyscy zawodnicy są z jakichś innych klubów, także no, taki prawdziwy kibic, czy będzie swój zawodnik, czy nie swój, który się interesuje żużlem, to na ten żużel będzie chodził. Ale bardzo często się spotykam z takimi
opowieściami, że no, szkoda, że nie ma tak jak było w latach 90., że zespół był, chłopcy byli tutaj ze swojego miasta, ze swojej dzielnicy, czy ze swojego regionu tutaj gdzieś. No. To jeszcze sobie porozmawiajmy o drużynie Włókniarza, która w sezonie 2011 będzie walczyła przede wszystkim chyba o utrzymanie, natomiast patrząc na ten skład, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe zestawienie zawodników walczących, zawodników, którzy mają na torze coś do udowodnienia. Nie ma tak zwanych gwiazd, które muszą powiedzmy zrobić 12-13 punktów. No zgadza się, skład może nie jest jakiś, nie ma zawodników z jakiejś wyższej półki, ale to, co już wcześniej mówiłem, my w latach, w 96 roku też nie mieliśmy zespołu z najwyższej półki, nie było jakichś, nie wiadomo, jakichś nazwisk, nikt na nas tam nie stawiał, że mamy być na podium czy coś, także myślę, że to nie jest jakieś złe posunięcie, no mieliśmy już tutaj coś takiego, że skład był naprawdę bardzo dobry, był Greg Hancock, był Nicky Petersen, byli inni zawodnicy i jednak tego wyniku takiego, na jaki był, jaki miał być, nie było. No także no, skład jest taki, mi się wydaje, że średni, gwiazdy, tak jak mówię, no, nazwiska też nie jeżdżą, także myślę, że tacy średni zawodnicy, każdy z nich będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony i myślę, że nie będzie tak źle, jak co niektórzy to oceniają. Rafał, w niedzielę Grand Prix Częstochowy w kartingu. I chyba z tego, co dobrze pamiętam, to zapowiedziałeś swój dział w tej imprezie. Będziesz startował w tych zawodach? No będę. Powiedziałem, że przyjdę na te zawody. Będzie miło spotkać się z kolegami z tamtych lat wcześniejszych, których żeśmy startowali, bo ogólnie tak nie mamy jakiegoś kontaktu ze sobą. Każdym coś robi, jest zajęty. Także miło będzie przyjść, spotkać się, porozmawiać, co u kogo słychać. I też myślę, że miło spędzić czas. I wygrać? No, każdy na pewno będzie chciał. No, mamy taką duszę sportowca i każdy sportowiec no, ma jakiś tam ten taki coś w sobie, że ciągnie go, że do wygrywania, także na pewno będę się starał pokazać z jak najlepszej strony. Tego Tobie życzymy przede wszystkim zwycięstwa w niedzielę oraz zdrowia, bo to też potrzebne, oraz samych sukcesów zawodowych. Gościem Czewa TV był Rafał Usumek. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję również.